I ta książka, która już dzisiaj w naszym odcinku podcastu parę razy padała z moich ust, czyli Esencjalizm Grega McKeona. Ona tak często padała z twoich ust, że ja muszę wreszcie się na nią... Ona w ogóle dosyć często pada z moich ust, bo na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo często do niej wracałem. I tak jak ty mi powiedziałeś dzisiaj, że deep work dosyć dużo zmienił w tym, w jaki sposób sobie organizujesz pracę, tak? To esencjalizm dla mnie dosyć dużo zmienił, powiedzmy tam te 3 do 4 lat temu, w momencie, kiedy ta książka została opublikowana, ja ją od razu jakoś tak w pierwszym półroczu łyknąłem i chyba 5 razy ją przesłuchałem na początku, tak na zasadzie, że jak tylko się kończyła, to ją zaczynałem jeszcze raz. Bardzo dużo ona mi pomogła właśnie w takiej osobistej organizacji, w takim odgruzowaniu sobie życia z różnych bezsensownych zajęć. To są takie pewnie procesy, które jeszcze dosyć często do dzisiaj się toczą u mnie. Natomiast to jest książka, która mam wrażenie łapie bardzo, bardzo dużo różnych różnych filozofii, różnych przemyśleń na temat organizacji, na temat priorytetyzowania sobie życia, na temat pracy zawodowej, tego, co jest w niej ważne. Ja mam wrażenie, że Greg McKeown zrobił bardzo mocną robotę takiego zdyscyplinowanego researchera i on wziął bardzo dużo źródeł. On tam właśnie opowiada między innymi trochę pisze też o tym, o czym pisze na przykład Cal Newport odnośnie pracy głębokiej. Tak. Tam podaje przykłady ludzi, którzy tam mieli do skończenia jakieś bardzo duże projekty i właśnie się odcinali od świata, gdzieś w jakichś chatkach w lesie się zaszywali po to, żeby nikt im nie przeszkadzał, żeby móc się poddać tej pracy głębokiej. On mówi, cytuje Pressfielda z The War of Art, on cytuje masę różnych autorów, którzy bardzo dużo dobrego tam jest w tych tematach napisali, tam jest bardzo dużo nawiązań do Druckera na przykład odnośnie organizacji pracy i tam zarządzania. Jest masę bardzo, bardzo takiej użytecznej i bardzo mocno skondensowanej wiedzy w tej książce. A druga sprawa jest taka, że ja zacząłem, do tej książki podszedłem najpierw w formie audiobooka na Audible i tam akurat jest ten audiobook tak zrobiony, że Greg McKeown go czyta. O. A to jest Brytyjczyk, który wyjechał do Stanów, więc on jeszcze strasznie ma fajny akcent i bardzo dobrze się tej książki słucha. Przynajmniej mi, o wiele lepiej niż w większości tych audiobooków na Audible. No, dla mnie najważniejsza książka w moim życiu. Podałbym dwie. No. Właśnie Esencjalizm na pierwszym miejscu i te 12 Rules for Life na drugim. A dalej całą masę innych rzeczy. Okay, tak? Okay. Także serdecznie polecam. To ja, wiesz co, to ja bym się tylko odniósł do tego, co powiedziałeś, jeśli chodzi o to, że gdybyś miał 20 lat, gdybyś spotkał siebie te 20 lat temu, to byś właśnie chciał przeczytać tę książkę Esencjalizm. Ja myślę, tak, że mam problem z tym u siebie, wiesz, u siebie, u Szymona, że te 10-15 lat temu czytałem za mało. To znaczy, na rynku jest tak dużo wiedzy w książkach, tak dużo informacji, kompetencji, które można wyjąć z książek, że myślę, że straciłem trochę czasu, czy nie wiem, czy dużo, czy mało, no ale straciłem czas na nieczytaniu. To może brzmi, wiesz... To wiadomo, ja dzisiaj patrząc z perspektywy, to mam podobnego typu przemyślenia odnośnie samego siebie, tak? No. Więc wolałbym, wiesz, nauczyć się kilku rzeczy trochę wcześniej. Żałuję, że nie czytałem więcej. No ale no cóż, no... To można przejść z tym do porządku dziennego i po prostu teraz czytać i czytać dobre książki, które dzisiaj poleciliśmy. Które dzisiaj poleciliśmy. Tak. Do tego was serdecznie namawiamy. Chciałbym ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu Poza Prawem. Jeżeli nas słuchasz na urządzeniu Apple, na iPhone albo na iPadzie, to bardzo cię proszę w aplikacji podcasty oceń nasz podcast albo w iTunesie, jeżeli na Macu nas słuchasz, to oceń nasz podcast, kliknij 5 gwiazdek, napisz jedno zdanie, dlaczego uważasz, że to jest dobry podcast. I najlepiej podziel się wiedzą o tym, że ten podcast istnieje, z kimś, kogo lubisz i kto twoim zdaniem mógłby skorzystać na tych treściach, które w podcaście Poza Prawem poruszamy. Jeżeli nie słuchasz nas na sprzęcie Apple, to też możesz zostawić recenzję naszego podcastu w aplikacji na przykład Google Podcasts
oraz bardzo, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żebyś również komuś, kogo lubisz, polecił nasz podcast. Jednej osobie wystarczy. Dzięki temu nasz podcast będzie słuchany przez coraz większą ilość ludzi i dzięki temu coraz szersze kręgi będzie zataczała wiedza, która w tym podcaście na pewno sobie gdzieś tam drzemie. Dzięki bardzo i wszystkiego dobrego.